Cześć. Dzisiaj krótko, szybko i na temat, bo klimatyzację wyłączyłem tylko na chwilę, żeby nagrać wstęp. Bez niej ja tutaj nie wytrzymam. W każdym razie dzisiejszy temat, odwieczne pytanie, czy da się odzyskać dane z uszkodzonej karty microSD, uszkodzonej fizycznie, złamanej, pękniętej i tak dalej. Dzisiaj przyszła taka karta, pokażę, co z nią można zrobić. Pojemności 64 GB microSD. Jest ułamana, pokażę, jak ona wygląda, co można z nią zrobić i czy w ogóle, co z tego będzie, ile to będzie trwało. No i jakieś podsumowanie pod tytułem, czy się da z takich kart, kiedy się da i czy ma to w ogóle sens. Tytułem wstępu. Jeżeli zrobimy tak. Nie ma czego odzyskiwać, a i takie zapytania przychodzą. Generalnie, jeśli w takiej karcie pęknięty, uszkodzony, nawet nadłamany jest moduł pamięci, czyli to, co jest pod plastikiem, nie ma możliwości odzyskania danych, choćby nie wiadomo co, dopóki człowiek nie opanuje podróży w czasie, niestety. Natomiast bywają karty ukruszone u góry, ukruszone na dole, lekko pęknięte i nimi się dzisiaj zajmiemy. Jedna rzecz, jeżeli macie w domu uszkodzoną kartę, fizycznie, bądź też po prostu przestała czytać. Pierwszą rzeczą, jaką możecie sprawdzić, czy to w ogóle ma sens, jest sprawdzenie multimetrem, czy linie zasilania nie są zwarte, czyli czwarty i szósty pin, te najdłuższe dla ułatwienia. Jeżeli między nimi jest zwarcie, no jest to koniec. Nie ma tam czego odzyskiwać po prostu. Tak ta karta wyglądała podczas przygotowywania. Widać wyraźne pęknięcie w dolnej części. Karta już została przygotowana przeze mnie do odczytu, ale tutaj pod mikroskopem jest pokazana, w jakim stanie przyszła. Jako pierwsze podejście lutowałem kartę do flash ekstraktora, jako że trochę lepiej obsługuje moim zdaniem sandiski, ale tutaj rezultat był wyjątkowo kiepski. Znaczy, później się okazało, że wszędzie będzie taki sam. Chciałem przy okazji przetestować nowy adapter do monolitów, właśnie taki jak w tej chwili pokazany. On jest o tyle inny, że ma złącze MSATA, co zdecydowanie ułatwia montaż do flash ekstraktora i zamiast śrubek można to wpiąć w ciągu 2 sekund. Generalnie bardzo ładnie się odczytała ta pamięć we flash ekstraktorze. Zrobiłem korekcję, całkiem fajnie to wyglądało. Bardzo dobry stan komórek pamięci, tak bym to określił. Dopasowany był layout, no i znalazłem 10 zdjęć działających. Korzystałem z pomocy supportu, niestety również nie znalazł tam nic więcej. Co jest naprawdę dziwne, bo cała karta jest pełna danych. Po włączeniu VNR oczywiście należy założyć nowe zadanie, spróbować odczytać ID pamięci. Tutaj się to bez problemu udało. Jest konfiguracja do tej pamięci, udało się ją odczytać bezpośrednio w czytniku. Także to jest podgląd na żywo, wygląda całkiem nieźle, więc w takim wypadku pozostaje ją odczytać i spróbować poskładać w logiczną całość. Niestety w tym przypadku dalej nie będzie pokazywania, jak to było składane, bo trwało to kilka dni, kilka osób pomagało, zarówno support flash ekstraktora, support z Rusoluta, ale niestety tutaj nic z tego nie będzie. Jest kilka zdjęć jakiejś pani i nic więcej. Ponoć było tych zdjęć tam 5000. Możliwe, że to są dane, których telefon nie zdążył zaszyfrować, albo są to dane usunięte, co miałoby sens w sytuacji, kiedy właśnie tylko kilka plików działa. Lub może były w części pamięci, której telefon już nie używał, bądź też nie zdążył wyczyścić miejsca po właśnie usuniętych danych. Wrzuciłem nawet temat na HDD Guru, zapytać lepszych od siebie. Padł pomysł sprawdzenia pod kątem entropii całego zrzutu, czyli w skrócie
jak wielki chaos jest w tej pamięci. No i wszystko wskazuje na to, że faktycznie dane były zaszyfrowane. No dobra, nadszedł ten moment. Muszę wyłączyć klimatyzację i podsumować temat. Okej, dlaczego się nie udało? Pierwsza sprawa, pamięć się bardzo szybko czytała, bardzo fajnie, wyglądało to naprawdę dobrze. Korekcja błędów działała idealnie. Generalnie sprawa była do zamknięcia w ciągu 1-2 dni. Trwało to jakieś 2-3 tygodnie i dane okazały się prawdopodobnie zaszyfrowane. Jako że odnalazłem tam kilka, łącznie 69 plików graficznych, ale tylko 10 działało i to były jakieś stare, sprzed 6 lat bodajże zdjęcia. Natomiast były wielkości powyżej 2 MB, czyli pamięć została poskładana dobrze, ale w dalszej części, mimo że pamięć była dobrze poskładana, nie było zdjęć. Dlaczego? Prawdopodobnie dane zostały zaszyfrowane. Klient tego nie potwierdza. Nie ma starego telefonu, więc wydobycie klucza deszyfrującego jest niemożliwe. No i na tym niestety zakończymy. Klient nie odzyska swoich zdjęć. Ale czy to jest porażka? Nie, ponieważ karta była pęknięta, widać to było wcześniej, a mimo to udało się odczytać zawartość. Gdyby nie nowe technologie mające na celu ochronę niby naszych danych, to by się to udało i klient odzyskałby swoich 5000, czy ile tych zdjęć tam było. Pamiętajcie, że taka karta mikro, czy też SD o budowie monolitycznej, czy nawet pendrive, to jest nic innego jak taki zwykły nośnik, gdzie jest kontroler, pamięć i cała elektronika, tylko że to jest miniaturka zatopiona w plastiku z wyprowadzeniami na powierzchnię. Tylko tym się to różni, budową. Natomiast zasada działania jest dokładnie taka sama. I teraz nawet w takim zwykłym pendrive'ie jak ten, jeśli pamięć będzie uszkodzona, no to wiadomo, nie ma z czego odzyskiwać. Może być uszkodzony kontroler, może być uszkodzone złącze, elektronika, ale jeżeli pamięć jest uszkodzona, to jest to koniec. A w pamięci mikro uszkodzić pamięć jest dużo łatwiej niż w takim nośniku. Także odpowiedź na odwieczne pytanie, czy da się odzyskać dane z pękniętej czy też złamanej karty? Złamanej raczej nie. Może w jednym przypadku procenta. Zapewne chodziło mi o 1%. A w pękniętej tak, pod warunkiem, że moduł pamięci będzie nienaruszony, będzie sprawny i wyprowadzenia, czyli te piny serwisowe będą, nie będą uszkodzone, czyli będą miały kontakt z pamięcią i będzie możliwy dzięki temu odczyt z modułu pamięci. W innym przypadku, tak jak wspominałem na wstępie, czekamy na wynalezienie wehikułu czasu. Cześć!